Pojawiła jest to rzeczywiście trzecia propozycja w bardzo krótkim czasie i ona jest tak samo z Księżyca, z czapy, bez jakiejkolwiek kalkulacji, bez jakiegokolwiek rozliczenia. Tam nikt nie ma, moim zdaniem, dzisiaj stawiam taką tezę, zielonego pojęcia, jak wyliczyć opłatę, która byłaby właściwa. No proszę Państwa, jest kpiną zaproponowanie uchwały z takim uzasadnieniem. Nie ma zielonego pojęcia o kalkulacji tych kosztów, nie ma żadnej tak naprawdę pojęcia o tym, ile to naprawdę kosztuje, ile, jaki wariant segregacji odpadów byłby optymalny. Pojawiają się co rusz nowe propozycje i z jednym ze Sławkiem pozwolę sobie nie zgodzić. Tu nie ma mowy o żadnej obniżce. Proszę Państwa, jednoosobowe gospodarstwa przed tak zwaną reformą śmieciową, koszt dla takiego jednoosobowego gospodarstwa wynosił między 6, 7, 8 zł. W związku z tym zrobienie 28 było po prostu paranoją. I dzisiaj mówi się nam, że jak się z 28 z tej paranoi zrobi połowę, to wszyscy się powinni cieszyć. No przecież to jest bzdura. A to, że za tym nie stoją żadne wyliczenia, to dowodzi nie tylko ten materiał, który radni dostają na sesję. Tylko że my zrobiliśmy własne wyliczenia. Oczywiście my nie mamy aparatu, my nie mamy potężnej armii urzędników. Przecież zatrudniono dodatkowo urzędników, których koszty utrzymania kosztuje dodatkowo 690 tysięcy złotych. To jest przecież armia urzędników, która powinna ten system monitorować. Jesteśmy już ponad pół roku go używamy, więc to, co przynajmniej powinniśmy wiedzieć, to powinniśmy wiedzieć wszystko o kosztach tego systemu. Nie wiemy dokładnie nic. Okazuje się, że my, jeżeli chcieliśmy zdobyć wiedzę o tym, czy zakup pojemników, tej ogromnej ilości pojemników, to jest w kosztach, które były kalkulowane do przetargu, czy nie, się okazało, że tutaj w mieście nikt tego nie wie. Nikt nie wie, ile kosztuje pojedynczy pojemnik. My się oczywiście tego dowiedzieliśmy. Podzwoniliśmy po producentach, wzięliśmy kalkulację kosztów od tych, którzy stawali do przetargu i my wiemy, ile to kosztuje. Ale tu w mieście nikt takiej wiedzy nie posiada. I taka jest, i to jest ta tragiczna prawda. I teraz, proszę Państwa, kolejna jeszcze jedna rzecz. My zaproponowaliśmy jakiś czas temu bardzo prosty system, oparty na tych wyliczeniach i tych kalkulacjach, które my zrobiliśmy, że 7 zł od osoby to jest absolutnie dosyć, żeby pokryć wszystkie koszty funkcjonowania tego systemu i tego się trzymamy.